Witajcie, to jest moje zakupione niedawno awaryjne zasilanie pieca CO. Akumulator 100 Ah głębokiego rozładowania. Starczy to na około 6,5-7 godzin. Ostatnio testowałem przy włączonych trzech pompkach. Łącznie trzy pompki mają 100 W. Na pierwszych biegach wszystkie cały czas chodzą. Powierzchnia ogrzewana domu 220 metrów. Piec 35 kW. Także w razie w nocy prądu nie ma, wyłączą piec naładowany, pełny węgla. Nie trzeba lecieć, szybko agregat wyciągać, prądotwórczy i włączać. Także w środku nocy, jak prądu zabraknie, to śmiało do rana może się kręcić na tym akumulatorze. Także miałem kiedyś taką małą przetwornicę samochodową, ale to 150 W, ale to nie zdawało za bardzo egzaminu. Pompki buczały. To jest 800 W. Jeszcze 30 V. Także w nocy można spać spokojnie. Pozdrawiam.